związanych z Jędrusiami. Bardzo się cieszę, że przybyli do nas dzisiaj również przedstawiciele warszawskiego IPN-u. Ogromnie się cieszę, że są z nami starzy, jeżeli tak można powiedzieć, wiekiem, ale bardzo młodzi duchem harcerze ze środowiska łódzkiego, którzy od wielu, wielu lat reprezentują i są strażnikami pamięci po Jędrusiach. A przypominam, że wielu z nich w Łodzi właśnie po wojnie znalazło schronienie. Szczególnie gorąco witam młodzież, bo tak naprawdę te obchody mają jedynie wtedy sens, jeżeli one wnoszą coś w dzień dzisiejszy, wnoszą coś w przyszłość. Pan dyrektor, od wielu lat ten dzień to działania naszego muzeum i strzelca. Wspólne organizowanie tego Dnia Pamięci. Pamięci o Władysławie Jasińskim, o Jędrusiu. Drodzy Państwo, tak jak wspomniał Pan Dyrektor, przede wszystkim to wychowawca. I myślę, że tak powinniśmy mówić o Jędrusiu, bo on wychowywał pokolenia. Wychowywał wtedy, kiedy żył i wychowuje dalej, dzisiaj, mimo że nie ma go już wśród nas, że został zamordowany przez Niemców i jego życie to jest karta, którą chyba wszyscy powinni nie tylko poznać, ale którą mogliby naśladować. Człowiek, który wiedział, po co jest na ziemi, pracując w Tarnobrzegu, pracując chociażby w naszym gimnazjum, wychowując młode pokolenia, potem poświęcił się walcząc o niepodległość, ale walcząc nie tylko z bronią w ręku, ale także piórem, także gazetą. To były czasy, które chyba nigdy nie zapomnimy. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, korzystając z okazji przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo się cieszę, że dzięki staraniom moim, właśnie dzięki potężnemu wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej udało się nam odnowić ten pomnik. Ten pomnik, który stoi tu już od lat 80. i wszyscy, którzy przechodzą, pamiętają, kim był Jędruś. Ten Jędrusie, cały oddział, ten pomnik wrósł już w historię naszego miasta i powinien być przykładem. Dzisiaj już takim przykładem, jak powinno się dbać również o pamięć historii, chyba jest. Dziękuję Instytutowi, bo to dzięki Państwu w Tarnobrzegu tych pomników, tych miejsc pamięci odnowionych udało się zdecydowanie więcej. I Tarnobrzeg został też wpisany na listę właśnie tych miejsc, które dbają o pamięć przeszłości. Dostaliśmy wyróżnieni również statuetką prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na moją komendę pod oddziały. Baczność! Poczet sztandarowy. Do przyrzeczenia. Wystąp! Poczet trzy kroki na wprost. Marsz! W lewo. Front. Na prawo. Wkład. Baczność! Do! Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego. Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego! Przyrzekam i ślubuję. Przyrzekam i ślubuję! Przez całe moje życie. Przez całe moje życie! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej! Nade wszystko inne. Nade wszystko inne! Wyższe dla mnie będzie. Wyższe dla mnie będzie! Niepodległości jej. Niepodległości jej! Zawsze bronić gotów będę. Zawsze bronić gotów będę! Do ostatniej kropli krwi. Do ostatniej kropli krwi! Służyć będę. Służyć będę! Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej! Do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu! A wszystkie moje czyny i zamiary. A wszystkie moje czyny i zamiary. Tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam i ślubuję. Przyrzekam i ślubuję. Powinności moje. Powinności moje. Jako członka Związku Strzeleckiego. Jako członka Związku Strzeleckiego. Z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Z dobrą wolą i wiarą. Karnie i chętnie wykonywać. Karnie i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam. Wszystko, co teraz przyrzekam. W sumieniu moim do głębi zważyłem. W sumieniu moim do głębi zważyłem.
Że tych przyrzeczeń dotrzymam. Że tych przyrzeczeń dotrzymam. Przysięgam. Przysięgam. A przysięgę moją stwierdzam. A przysięgę moją stwierdzam. Uroczystym słowem honoru żołnierza. Uroczystym słowem honoru żołnierza. Obywatela i wolnego, uczciwego człowieka. Obywatela i wolnego, uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po... baczność. Przyrzeczeniu. Poczyn sztandarowy do szyku. Stop. Prawo. Wrot. Za mną. Marsz. Od czoła. Stój. W lewo. Wrot. Podziały baczność. Do apelu pamięci. Rodacy. 80. rocznicę bohaterskiej śmierci Władysława Jasińskiego, legendarnego dowódcy partyzanckiego z lat II wojny światowej, stajemy tu, w Tarnobrzegu, przed pomnikiem Jędrusiu, symbolem chwały i pamięci tych, którzy tworzyli organizację Odwet oraz oddział partyzancki Jędrusie. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią i wdzięcznością dla tych, którzy spełniając swój wielki oraz patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu największy dar – własną krew i życie. Dowódco oddziału partyzanckiego Jędrusie, twórco i komendancie organizacji Odwet, poruczniku Władysławie Jędrusiu Jasińskim, stań do apelu! Antoni Tosiu, Marianie Gorycki, którzy wraz ze swoim dowódcą polegliście w starciu z żandarmerią niemiecką w Chciance. Stańcie do apelu! Pojawi na polu! Ścisławie Dewile, Wando Szcześniak, Bolesławo Kozłowska, którzy polegliście w trakcie pacyfikacji Sulisławic. Stańcie do apelu! Pojawi na polu! Stanisławie Jasiński, Józefie Gorycki, Stanisławie Maruszaku, Tadeuszu Czubie, Władysławie Kyjku, Stanisławie Kyjku, Wincenty Jando, Witoldzie Kozioł, Stanisławie Kurasiu, Wincenty Łopatko, Ewo Łutowicz, Wiktorze Macoszku, Józefie Rozemblacie, Władysławie Skowroński, Kazimierzu Szpilko, Zygmuncie Szpilko, Karolino Stawiarz, Marianie Turbaku, Marianie Wątrówski, Marianie Wiktorowski, Karolu Wojteczko, Bronisławie Zyburo, Zbigniewie Różycki, Józefie Biernacie, Janie Bielo, Franciszku Kasaku, Józefie Kasaku, Franciszku Motyka, Kazimierzu Wiśniowskim, Bolesławie Czubie. Stańcie do apelu! Polecie na polu! Wzywam i was, wszystkich niezłomnych członków organizacji podziemnej Odwet, rodziny i krewnych partyzantów zamordowanych w obozach koncentracyjnych i obozach pracy, którzy swą postawą do końca oddani byliście Polsce. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam i was, mieszkańców wsi Stróżki, Tursko i Osali oraz innych wsi zamordowanych przez Niemców za udzielanie pomocy partyzantom. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! I was wzywam, wszystkich pozostałych bezimiennych partyzantów legendarnego oddziału partyzanckiego Jędrusie, żołnierzy Armii Krajowej oraz batalionów chłopskich, którzy na tej ziemi spoczęli na zawsze, dając dowód swojego bohaterstwa i oddania ojczyźnie, wszędzie pełniąc swą ciężką służbę, płacąc krwią własną za umiłowanie wolności. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Chwała bohaterom! Bardzo proszę teraz o złożenie wieńców i zapalenie znicz. Baczność!
Za mną, Mark. Tu masz, widziałeś.